Siema, siema, widzów, witam cię bardzo serdecznie w tą przepiękną sobotę. Soboty stały się trochę takim dniem, gdzie właśnie mamy czasem dłuższe odcinki, czasem krótsze, ale zazwyczaj właśnie takie bardziej luźniejsze. I ten nie jest jakby odskocznią od normy, bo tym razem mamy Szumiego, czyli osobę z Fandera, tej grupy Reziego, który zaczął chyba nowy content na swoim kanale. Zgadnij prawdziwego influencera, to jest taki typowy content sidemanowski, jubili i tak dalej, który coraz bardziej trenduje na polskim YouTubie, ale mi się takie coś podoba, no bo mogę kraść content po prostu i być takim trzecim prowadzącym bez ich wiedzy. Wydaje mi się, że jestem osobą idealną pod ten odcinek, wydaje mi się, że z daleka zauważę influencera, jeszcze dam znać z jakiego pochodzenia jest, czy z Warszawy, czy z normalnego miasta. Dlatego, no zobaczymy, czy moje trafy będą git, czy nie. Wszystko się okaże, no i oglądamy Szumiego. Ja już patrzę na buty. Jedna dziewczyna tylko? No, po butach bardzo łatwo rozpoznać. Jeżeli nie będzie Balenciaga albo Yeezy, to tam nie ma żadnego influencera. Dobra, ten po lewej ma takie krzykliwe te Jordany, ale nie wiem, czy do końca influencer. Ten drugi to nie są białe Air Force, więc też nie pasuje. Trzecia, nie, za czyste są te Air Force. Czwarty to nie, w ogóle nie YouTube'owe. Piąty też tak średnio. Szósty trochę się wyróżnia tymi butami, ale nie, dałbym jedynkę albo tyle w sumie, jedynkę bym dał, no po butach jedynka. Pochodzę z Jeleniej Góry, mam 22 lata, aktualnie mieszkam we Wrocławiu. Jestem influencer. Dobra, on robi tą piramidkę, czyli wytrenował się, żeby ludzie mu zaufali tam, no bo to wiecie, jak nauczyliśmy się od Oj Wojtka, to politycy robią, żebyśmy im ufali, ale w sumie to mu nie ufam, jak on to teraz robi, bo żaden youtuber by aż na tyle inteligentny nie był, żeby to użyć, więc on specjalnie to zrobił, żeby, no to nie jest YouTuber. Ja od numerka jeden czuję taki już pozytywny vibe'ik. Myślę, że może być influencerem. Zawsze dla mnie są niezręczne te wywiady między wszystkim. Ja wiem o tym, że to ma utrzymać jakby, wiecie, intensywność odcinka, ale ja z tyłu głowy mam to, że okej, runda prawdopodobnie już się dawno skończyła, albo nawet i wszystko się skończyło i oni po prostu to dogrywają, te wywiady i to tak trochę niezręcznie wychodzi. Mam 21 lat. No i mieszkam we Wrocławiu i też jestem influencerem. Kurde, sami influencerzy, niesamowite. A on trochę gada jak taki influencer, bo oni te Citroxy i tak dalej, to i tak naciągają te słowa, no to możliwe, że jest influencerem, kto wie. No to ja jestem Wika, mam w tym roku 23 lata. Mieszkam we Wrocławiu od 4 lat, studiuję kryminologię. No i odpadasz, żaden influencer nie studiuje. Są nierowy. Może być influencerką. Stres się zjada, co? Gdzie on kuźwa stres zjada? Nie, jestem... Widzicie, o co mi chodzi? Te wywiady są strasznie niezręczne, aż bym powiedział, że lekko żenujące. Aktorka, więc się nie przejmuję. Tak, nie przejmuję. No proszę. Aktorka, influencerka i jeszcze kryminologię studiuje. Dobra aktorka, no pewnie jak Monika Kociołek wystąpiła parę razy w szpitalu i wielka aktorka teraz. Aczkolwiek nie, z tymi studiami i aktorstwem, no to serio wydaje mi się, że zbyt ambitny człowiek, żeby została influencerem. Więc ona mi coś odpada. I też te buty. Za czyste. Mam 21 lat, studiuję teraz na Koźminie biznes i zarządzanie i jestem influencerem. Okej. Okay. Kurde, pewny tak? Siebie jest. No, kolejny, który studiuje, też odpada. Cześć, jestem Mateusz, mam 29 lat. Trochę studiowałem, ale przerwałem, bo chciałem się zająć w pełni samym YouTube'em i... No. I to mi się podoba. To jest alibi prawdziwego influencera. Poczuł lekki AdSense i już zerwał studia. Koniec, moja nowa kariera to jest YouTube. Ile masz lat? 29, blisko 30, no. Okej. Okay. Kurde. Żonkę masz, nie? Wow! A czemu ukryłeś? A, bo tak... Stary, spoko. Ile jest influencerów? On się tak trochę porusza, jakby miał takie, wiecie, że całym ciałem się rusza, jakby przed kamerą często też się ruszał, żeby być bardzo aktywnym i ciekawszym na filmach, więc to mi coś pasuje, no i to, że ma 30 lat, jak i 30-latek, który nie jest influencerem, by tam przyszedł do tego w sumie. Jeszcze żonaty. A więc, dzień dobry, nazywam się Szymon. Oczywiście jestem influencerem, jak i pochodzę z Białej Podlaskiej. Nie, on bardziej brzmi jak informatyk niż influencer. On odpada od razu, nie? Szóstka się spalił tym wstępem. Główną jest YouTube. Okej. Okay. To jest teraz 83 tysiące słów. Okej. Okay. U mnie też to jest głównie YouTube, tam jest 50 tysięcy, ale też od roku robię właśnie TikToka, gdzie mam mniej więcej tak 2000 obserwujących. A ten pierwszy jeszcze jestem w stanie uwierzyć, ale ten drugi podał liczbę 50 tysięcy. To jest taka pierwsza liczba, która ci przychodzi na myśl, jak chcesz powiedzieć, że jesteś w miarę znanym influencerem, ale takim też niezbyt, czyli takim no 50 tysięcy wschodzący influencer, nie? To jest pierwsza taka ilość, a 2000 na TikToku...
Nie. Dwójka i szóstka na razie mi odpada. I drugą taką platformą jest Instagram i tam mam 83,6. Kurde, to jest tak specyficzna liczba, że wydaje mi się, że nikt by nie mówił przecinek 6, ale to brzmi wiarygodnie. Jak tak sobie myślisz, to wow, ale ona zna dokładnie ile ma, ale w sumie nie wiem, czy influencerzy aż tak bardzo są zapatrzeni w te liczby, żeby pamiętać. Ja na przykład nie wiem nawet ile w sumie mam subskrypcji na YouTubie, ale chyba 1,5 miliona, coś takiego. No nie wiem, ale nie potrafiłbym tak do 6, to dziwne. O, nie, dobra, jednak 1,640 tysięcy z groszem, 373 jeszcze obecnie, jak to nagrywam, więc zostawcie subskrypcję i dołączcie. Chciałem powiedzieć jakieś zeberki czy inne cringe'owe gówno, ale mi się to chciało, sorry. Ja uważam, że dziewczynom jest dużo łatwiej na TikToku, bo na przykład ja zaczęłam od takich filmików makijażowych połączonych getreadwithme. Też mi się wydaje, że dziewczynom jest o wiele łatwiej na TikToku, ale nie wiem, czy dziewczynom, które robią content getreadwithme, to chyba nie wtedy łatwiej. Myślałem, że o coś innego jej chodzi. Więc też trochę tak mi śmierdzi, tym bardziej 800 tysięcy followów na TikToku za to, że ma getreadwithme. No nie wiem. To u mnie 125 tysięcy na TikToku i 50 tysięcy na Instagramie. Coś się chyba proporcje ziomkowi numer 4 rozjechały, bo nie ma szans, że TikToker, który ma 100 tysięcy followersów, miał 50 tysięcy na Instagramie. Zazwyczaj ci TikTokerzy błagają wręcz, żeby na Instagrama iść, no bo wtedy jakiekolwiek deale są i więcej pieniędzy i tak dalej, wiadomo. No i zazwyczaj nie jest to aż taka konwersja. Różne, akurat nagrywam do piosenek różnych i tak dalej. Co? Do piosenek różnych? Lipsynki na przykład. Okay. Dobra, impostor, on też odpada, no. To jest po prostu pierwsza rzecz, o której myślisz, jak myślisz TikToker, dlatego on takie losowe rzeczy daje. Jestem na YouTubie głównie i mam dwa kanały. Jeden zbliża się do miliona, a drugi ma coś koło 700 tam z hakiem tysięcy. Mamy milionera na sali, zobacz. A co nagrywasz na kanale? Milionowy. Gaming głównie. Dobra, on brzmi w miarę legit, pomimo tego, bo on, no bo nie powiedziałbyś, nie przyszedłbyś i nie powiedziałbyś, że milion, nie? Tak odważnie. Więc wydaje mi się, że to może być legit, tym bardziej biorąc uwagę gaming. Ostatnio jakiś tam kanał znalazłem, który ma w ogóle miliony subskrypcji i jest w gamingu. Jakby ja totalnie nawet nie wiedziałem, ile jest kanałów w tym gamingu, co mają po miliony subskrypcji, nie? Kiedyś to było 100 tysięcy, to było wow, a teraz to każdy ma po milion. Pewnie jakieś Brawl Starsy czy tam Fortnite'y nagrywa i tak to pewnie się kręci. Czy na obu kanałach prowadzisz gaming? Na głównym troszeczkę vlogów jeszcze sobie robiłem, tak właśnie takich treningowych lekko też. Ej, to LJ jest? W sumie? Pasuje mi to do LJ-a. 20-30 to nie są jakieś duże wyświetlenia. A ile filmów publikujesz, załóżmy tygodniowo? Tygodniowo 3-4 na przykład czasami, więc to są, to często jakby wrzucam, nie? I utrzymujesz się tylko z tego? Tak, aktualnie tak. Wyświetleniami do Roya pasuje. Takie, powiedziałbym, mniej znane gry, jakieś takie survivalowe typu, nie wiem, The Long Dark albo coś w tym stylu. Okej, czyli to nie jest LJ, bo Minecraftowy bardziej. Nie wiem, kto to jest. Ale no, to jest tak specyficzne odpowiedzi, że póki co numer 5 jest chyba moim faworytem. Na Twitchu jest 200 osób. 200 osób. Znaczy 200 tysięcy. A, 200. To jest różnica. Follower są 200 koła, a dobra, to w takim razie ile masz oglądających średnio? Zazwyczaj ogląda tak na bieżąco. Najwięcej, ile miałem ostatnio, to 8 tysięcy osób na raz. Ale ściemniacz na stówę. Jakby chłop miał 8 tysięcy widzów na Twitchu, to od razu rozpoznał po głosie, tak mi się wydaje. I on też z poprzednim pytaniem chyba coś pokręcił, nie? Więc no, póki co dalej piątka. Elderinga też czasami nagrywam, ale głównie się ten kanał, znaczy może kanał. Ten Twitch polega na tym, że speedrunuje gry. Dobra, szóstka do odstrzału. A twarzy nie pokazujesz na ogół, tak? Tak, na ogół nie pokazuję. Nie, to skoro on nie pokazuje twarzy, to on nie chce też tu później pokazać twarzy. To mi coś się tutaj... Wydaje mi się, że to będzie dobra okazja. Jak ja zagrywam na zagranicznym, to tutaj mogę się pokazać. A nie, no genialny pomysł. Nie pokazujesz w ogóle twarzy, idziesz losowo na kanał Szumiego i tam se pokażesz na odcinku. Fajnie. Ja tak samo, no stary, dobrze. Release face, chłopie, to tyle wyświetleń generuje. Nie zrobimy tego na kanale Szumiego. No dobra, szóstka odpadła, zobaczymy co dalej będzie. A ja mam pytanie, ile masz obserwujących na YouTubie? Na YouTubie 83 tysiące. Pamięta. Dobra, ale to było potwierdliwe pytanie. Każdy wie o tym, że nie ma obserwujących na YouTubie, tylko są subskrybery. No ja już bym to wychwycił, więc nie, dobra, odpada. Czemu dwa kanały? Bo był taki moment, gdzie Minecraft był dość mocno hejtowany, powiedziałbym, i przerzuciłem sobie się wtedy typowo na inne gry, a gdzieś tam później jak wracał do łask, to stwierdziłem, że właśnie odpalę ten drugi. I to mi bardzo pasuje ogólnie, bo było kiedyś tak, że na Minecrafta było ale kidosy tylko grają w Minecrafta, tak jak było przez chwilę
chwilę z Fortnite'em, teraz jest chyba z Robloxem. Kto sprawił, że Minecraft wrócił do łaski? PewDiePie, pierwszy. Zagranicznego YouTube'a i tam dużo PewDiePie zaczął gdzieś tam nagrywać Minecrafty. No, to jest influencer na 100%. Dobra, to już jest już pewnik, nie? Ja to zaklepuję. Koniec, już możecie kończyć odcinek. Tak, też właśnie z 2020 z października z mojej imprezy halloweenowej, gdzie każdy z moich znajomych po prostu się przedstawiał, jaką postacią jest. No, to też brzmi w miarę legitnie, tylko to nie brzmi jak jakaś wielka TikTokerka, która ma 800 tysięcy followersów, tylko osoba, która raz za jakiś czas wrzuci jakiegoś TikToka, nie do końca się identyfikuje jako TikTokerka, nie zarabia z tego, w sensie nie jest to jakby dochód na chleb i tak dalej, tylko faktycznie jej się losowo raz wybił filmik i tyle. Największe zasięgi zrobiłam po współpracy z jedną marką kosmetyczną. Na Instagramie największe zasięgi na promocji jakiejś marki kosmetycznej? Co ty gadasz w ogóle? Każdy wie o tym, że ucina zasięgi, jak jakieś promocje robisz i tak dalej. Zazwyczaj materiały sponsorowane, tym bardziej na Instagramie, mają o wiele mniejsze zasięgi. A to jakieś dobra, już głupoty gada. Dobrze, a ty? 1 na 10 czy 10 na 10? 10 na 10. No i kurna, Mateusz, do odstrzału. Co nie, ty mój faworycie! Co ty w ogóle gadasz? Czemu 10 na 10? Każdy wie o tym, że na YouTubie jest ranking ostatnich 10 filmów. Jeżeli masz 1 na 10, to oznacza, że jest jakby top 1 wśród 10 ostatnich filmów wynikowo. I każdy chce 1 na 10, a nie 10 na 10. Często filmy 1 na 10 są fajne w pierwszych dniach na przykład, a potem potrafią umrzeć, a te 10 na 10 potrafią się potem przebić. A się wybrałem. Nie wiem, czy to jakiś jego mindset po prostu taki dziwny, ale raczej każdy preferuje 1 na 10, ale faktycznie jakoś się tam wybronił z tego teoretycznie, więc jeszcze bym go nie zatapiał, nie naciskałbym X-u jeszcze, no ale trochę sus. Dwójka! Dobra. Jestem za. No mnie też dwójka. Dwójka. Ja to sobie porwam czwórka. Nie, ta dwójka to była jeszcze taka, o! No ja bym chyba tą kobietę tylko wywalił, no to taki pewniak. Ja nikogo z was nie poznałem nigdy na oczy. Okej. Ale szczerze wam powiem, że nawet dwóch z was w ogóle nie kojarzę, nie? Okej, lekka odklejka, pasuje mi do influencera. Dobra, numer 5? Czy z kim się znasz osobiście? Ja się ścigałem z wami na światłach tylko, także. Co, że na mieście? Nie, na torze. A jakim samochodem jeździsz? Fordem Mustangiem. Bo duże jest. Ej, to tym bardziej pasuje do LJ-a trochę, bo LJ też ma chyba Forda Mustanga z tego co kojarzę. Ale ogólnie YouTuber i Mustang to jest jak nie wiem, YouTuber i Easy powiedzieć. Masz dzieci? Ale czekaj. Czyli nie znamy się bardzo osobiście. Bardzo niegrzeczne pytanie. Tak? Nie znamy się osobiście. Niegrzeczne jest. Bardzo niegrzeczne. Czemu niegrzeczne pytanie? Czy masz dzieci? Tak. Nie, no ja muszę połączyć to samochodem. To wchodzenie w prywatność. Okej, oburzył się bardzo o to, że go zapytali, czy ma dzieci. To brzmi jak jakiś rozsądny YouTuber po prostu, który nie ujawnia swojej prywatności, prawdopodobnie ma dzieci, więc nadziałby się trochę na haka, ale nie pokazuje ich w internecie. Ej, mądre. Okej, dobra, to tym bardziej coś wierzę w to, że to jest YouTuber faktycznie. Jakie masz wyświetlenia na story? Wiesz co, mam około 20-30 tysięcy mniej więcej. Uważam, że dużo. A ile masz tych obserwujących? 50, ale cały czas się, wiesz co, dochodzi cały czas. To też chyba dość nieproporcjonalnie. Aki! To było właśnie, zaczynałem 2-3 lata temu, miałem wtedy około 10-15 tysięcy followów. Teraz ostatnio zaczęło mi przychodzić, tak samo na TikToku, z uwagi na wypuszczenie piosenek między innymi, które bardzo fajnie wychodzą i dlatego mam teraz takie wyświetlenia pod. Dobra, w 2-3 lata wbił 40 tysięcy obserwujących i teraz ma aktywnych 20-30 tysięcy widzów, dlatego że robi muzykę. Wydaje mi się, że jego muzyka nie może być na tyle interesująca, że ludziom się chce jego story oglądać, tym bardziej, że taka aktywność, nie, on blefuje. Jaki film jest spoko na YouTubie? 10 na 10, tak. No właśnie. Nikt tego nie mówi. Mój film może być słabo. Masz rację. Ktoś, kto jest bardzo długo YouTuberem i dla niego się same wyświetlenia tak nie liczą. Nie, co za gadanie. Ale jestem YouTuberem, nie to do pracy, ale się dla mnie to nie liczy. To by był bardzo zdrowy mindset, bardzo niepasujący do YouTubera. Zarazem ma też Mustanga, czyli coś bardzo pasującego do YouTubera, ale też nie ma Easy, więc też niepasujące. Ale też bardzo szanuje prywatność. Też niepasujące. Od jakiej długości filmu można ustawić więcej reklam? 8 minut. Okej. No dobra, no póki co watch time dobrze odpowiedział, tylko to tam nie wstawiałem, bo watch time można w miarę się domyślić, ale no te minuty, no to faktycznie jakąś wiedzę YouTube'ową trzeba mieć już, nie? Chyba, że jest montażystą na przykład kogoś. W jaki sposób na TikToku i na YouTubie
zaangażujesz widza w takich pierwszych sekundach. Co powiesz, co zrobisz? No ja na przykład się nie witam jakimś takim przywitaniem, zaczynając film, tylko od razu przychodzę do treści. Nie, to ja boomer już jestem, bo ja się witam siema siema i chyba to się nie zmieni, to jest zbyt ze mną trochę zżyte, tak mi się wydaje. Nie potrafiłbym się nie witać z wami, albo witać się po 10 sekundach, tylko żeby utrzymać watch time. To ja już wolę nie mieć tego watch time'u. No mój głos nic nie zmieni, Grzywiki, dziękujemy ci bardzo. No i nie będzie dziewczyny w finale. No, bo ona tam mówiła, że najbardziej popularny influencer, którego zna, to jest Wiewiór, ale też mówiła, że była na jakichś eventach i tak dalej, to na pewno by poznała kogoś bardziej popularnego, że tak to powiem, więc zgaduję, że Wiewiór faktycznie zna, czy coś i tyle. Dobra, ale jakbym miał teraz strzelać, to nie wiem, jakoś mi się wydaje, że to może być faktycznie LJ, tylko ja nie wiem, czy LJ ma powyżej miliona, czy poniżej miliona, bo jakoś mi pasuje, nie wiem, to jest pierwsza osoba, o której pomyślałem w sumie. Manko, jak widzicie, mam nową super bluzę, zapraszam was serdecznie do sklepu Thunderwear, gdzie możecie sobie taką nabyć. Kodem jakimś tam macie dodatkowy rabat, skorzystajcie, wbijajcie. Ej, dobra, to jest na pewno influencer, bo on już wygląda jakby na początku jeszcze był nahypowany, żeby tam być, ale już teraz jest trochę zmęczony tymi nagrywkami i tak trochę na przymus to robi. A czy ogólnie po prostu na przymus musi coś reklamować, więc brzmi jak taki typowy influencer, który po prostu zapłacono mu, ale nie lubi faktycznie tego produktu. Szymano, jak potrzebujecie trochę dripu, to tutaj macie Thunderwear. Nie, no to nie jest influencer, to jest jakiś traper, to spod Złotych Tarasów się urwał nagle na nagrywki Szumiego. Zapraszam na ich stronę, troje są mega mocne, no i ogólnie fajnie siedzi ta bluza. Dobra, coś co zrobił, co by influencer nie zrobił, to jest od dołu, nie? Bo od dołu wiadomo, że się nagrywa, to jakbyś oglądał twoje 5 minut 2, to byś wiedział, więc nie, to nie pasuje. Nie no, ja i tak jestem przekonany do tego numeru 5 chyba, tak. A jeszcze jeżeli to będzie LJ, to ja normalnie będę w szoku. Jaką masz klikalność miniatury? To średnio znowu, nie? Tak bierzemy tam. Ale nie, tak serio, szczerze, nie patrzyłem na to nigdy. Naprawdę. A to mi śmierdzi akurat, żeby nawet na klikalność miniaturek nie zobaczyć, no bo jednak fajnie by było zobaczyć, czy jakieś miniaturki się klikają, czy nie, nie? Na przykład dajesz jakąś inną, żeby sprawdzić, czy się będzie bardziej klikać, czy nie, to nie, to akurat dziwne. Nigdy nie wchodziłem w procentowe klikanie miniatur. Nie dziwiłem się. Patrzyłem na tam jakieś te, no, zarobki, wiadomo, troszeczkę, bo to też... O, to jest, na 100% youtuber jakiś, może niekoniecznie LJ, ale no, troszeczkę na zarobki patrzyłem, oni zawsze są tacy nieśmiali z zarobkami, więc no, pasuje mi. Mocne statystyki, to już, no, nie patrzę na to jakoś szczególnie. Taki najpopularniejszy, no to 400 tysięcy co? No właśnie, to jest procent, no bo ile razy się wyświetla film, a ile razy ktoś kliknie, na przykład masz 10, 15, ja mam jakoś właśnie tak 15-16%, ale no nie jak 400, co on w ogóle gada? Dobra, to tym bardziej wierzę w piątkę. Tym bardziej, że jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie ta piątka po prostu przymyka oczy na statystyki, bo takie rzeczy jak watch time oraz klikalność miniaturki to masz wraz z tym 1 na 10, nie? Na głównym panelu jakby twórcy. Dobrze! Tam są drzwi, dziękujemy ci bardzo. Dobra, oni też wybrali tego, co ja. Ciekawe, czy faktycznie jest influencerem, czy nie. Jeżeli nie, to trochę siara, bo ja bardzo pewny z tym byłem. Tylko o, mogę potwierdzić, że na pewno nie jest influencer z Warszawy, bo to, co mówiłem właśnie z prywatnością, z ciuchami, brakiem flexu i tak dalej, to nie pasuje. Przepraszam. Ale stary LJ ma brodę taką ponętną, może że wystawałaby z tej maski. Może się zgolił, nie wiesz, nie widziałem. Nie zgoliłby się. Ej, faktycznie miał taką mega dużą brodę. Chyba, że zgolił. Ej, dobra, on się jakoś dziwnie zaśmiał. Okej. No, jak zawsze, haha, mega beka, każdy idzie w ogóle do przodu. Coraz więcej oryginalnych żartów. Yes! Wiedziałem! Easy. Czekaj, jest, tak? Okej, tyle dobrze. Jeszcze powiedz, że to LJ, to ja normalnie nie wiem. Czekaj. Reveal. No, faktycznie LJ! Ja, jaką brodę zgolił w ogóle! Dobrze! Jak ja to zgadłem w ogóle? Nie mam pojęcia, ale super. Musiałem spokojniej mówić po prostu, żeby nie było, bo ja bym mówił takim swoim charakterystycznym. Ale się wypchałeś te 10 na 10, to jest jak na pompę. No, a tu właśnie o to chodziło, żeby głowę ci trochę rozwijać. Okej, ale to faktycznie LJ fajnie, dobra. Jeszcze coś ciekawego tu powiedzą, czy tak niezbyt? Okej, ale fajny odcinek. Daję okejkę. No, podoba mi się. Na pewno bardziej niż zgadywanie influencerek po części. Przepraszam. Zostawcie lajka, zostawcie suba, na końcu. Widzimy się jutro i na razie.